niebieskim kasku Rafał Dobrucki. Po znakomitym pierwszym starcie drugi występ nieco gorszy, a teraz rywal także bardzo wymagający, bo obok niego po lewej ręce w kasku czerwonym wicelider Riv Zaytgariev. No a po prawej ręce Jimmy Nielsen, znakomity Szwed, przy bandzie Mark Loram. Zatem bardzo ciekawy pojedynek. W kasku czerwonym Riv Zaytgariev, w niebieskim Rafał Dobrucki. Biały Jimmy Nielsen i żółty Mark Loram. I Nielsen, i Loram dużo bardziej utytułowani od Rafała Dobruckiego, który znakomicie wypadł w pierwszym swoim wyścigu. Wygrał z samym Knudsenem, a Zaytgariev jest wiceliderem po dwóch seriach. Późno złożył się, ale może teraz wyjdzie po szerokim, tak! Drugi Zaytgariev, trzeci Loram, ale teraz ostra walka, niesamowicie! Cała trójka prawie razem, musi bardziej do krawężnika schodzić do Brudzki. Jak wściekle atakuje Mark Loram i teraz wyjdzie na drugą pozycję, czy nie, bo Zaytgariev też się nie poddają przy silniku. Świetny wyścig, chyba najbardziej emocjonujący spośród tych, które dzisiaj oglądaliśmy. I teraz rzuca się Anglik w pogoń za Rafałem Dobruckim. Poznają ostatnie okrążenie. Płynnie, mądrze, dobrze jedzie Dobrucki, ale niech się nie ogląda, bo to może go kosztować. Atak Anglika po zewnętrznej. Dobrucki chyba błąd, czy nie? Rafał Dobrucki o długość motocykla. Świetnie, brawo Rafał, ogromne owacje na trybunach. Kręci głową Mark Loram. Jak mógł przegrać z 18-latkiem, a jednak...